Dosłownie przed wczoraj rozwaliłem się wina w mieszkaniu, musiałem wejść na trzecie piętro i powiem wam, że jak już wyszedłem, to było znowu fatalnie, wtedy stwierdziłem, że mam słabą kondycję. Cały czas pracujemy, nagrywamy, siedzimy przy komputerach, w telefonach, projektujemy rzeczy. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że zmobilizuję ekipę, zmobilizuję chłopaków i zagramy sobie w kosza o małe sianko, zagramy sobie 2x2, a potem zrobię mały konkurs rzutów. Ja już nie mogę, bo pobiegałem sobie jakieś 10 sekund i już nie mogę mówić, dlatego ten odcinek właśnie powstaje. Zapraszam na boisko. Jest z nami pan mister Patecki. Proszę państwa, nie wiem jak czemu się zgodziłem w ogóle na kosza w tym momencie, gdyby był WF. Wziąłem te bramki, profesjonal i grał w gałę, nie? Ale dobra, może być kosz. Mamy też czerwiśnie, zawodnika, który naprawdę w tym roku rokuje. Rookie of the year to jest. Czekamy... totalnie nie, ale blisko. Czekamy jeszcze na trąbę i zaraz rozpoczynamy rozgrywkę, a teraz się rozgrzewamy. Tak, a to tak po koźle, bez kozła. Bo mogę wsady robić? Gramy na wsady? Możesz, gramy na wsady. Tutaj zaprezentować kolejnego uczestnika meczu. Oto Matthew Trumpet de Tromba. Które gorzej, a tamtym MVP wsadów, MVP trójek i generalnie MVP sezonu, więc zobaczymy, co ci pokażę. Widzę, że dzisiaj mamy takie piłki, że... Chyba piłki są droższe od naszych butów. Stary, problem jest taki, że ja też jestem, Karol chyba też i Patecki też, więc spokojnie, damy radę. Panowie, witam was na pierwszych takich rozgrywkach, chyba w domu ekipy, ale nie w domu ekipy. No właśnie powiedziałem, ale nie w domu ekipy. Zagrałem sobie dzisiaj 2x2 na połowie. Ja myślałem, że grałem jakieś 21 na połowie. Ja jestem zmęczony. Ja też. Do 12. Czas wyjść za 3? Tak, za trójkę. Trójka jest jakby za 2 punkty. A w tym polu jest za 1 punkt. A później robimy zawody, k***wa. Potem zagramy sobie zawody w rzucaniu. Jest tak, drużyna, która wygra, wygrywa 3 stówki. Także jest o co zagrać, panowie. A ja będę za... Najbardziej podoba mi się to. Nie, ale jest... Mówisz, że będzie p***ły ziada do wygrania. Jest ważniejsza rzecz. Jest dużo ważniejsza rzecz w tym wszystkim. Uwaga. Mam duży zapier... I ogólnie wracam tutaj i zawsze jak spiszę... No, ta hala jest koło DE. Ja mówię, dobra, k***a, to zdąży, nie? Nalajcie! Wchodzę, k***a, 12 km. Zajebiste koło DE. Wychodzisz, k***a, z furtki i mówisz, o, hala! Taki k***a złoty. Dobra, i teraz szybko. Ja teraz mam w kieszeni zapisanych na ręczniku papierowym wasze ksywy. Wybieram jedną z nich w tym momencie i on gra ze mną. Jak wygramy mecz, to dostaję całą pulę pieniędzy. Ja jestem Kopczaksem, bo on coś umie grać. Ja tutaj nie mam... Dobra, uwaga, jak to są trzy... Zrobię tak. Najlepiej jakby z nowciem był trąba. Gram z trąbą! O. To się nie mogło inaczej wydarzyć, zawsze takie. Wyrównane składy, wyrównane będą. Możecie zrobić ich z dwóch kroków po kozłowaniu. Nie możecie bić się po łapach. Nie możesz złapać i kozłać znowu. I chyba jak przejmiesz piłkę, to musisz wyjść za linię. Jak przejmujesz piłkę, wychodzisz za trójkę. Wyjdź za trójkę, z piłką dopiero masz za trójkę. I wtedy za dupę jest taki strzał. Siu! Jest za! Tu jest za dwa, a za dwa jest za jeden. Gramy do 12, wygrałem żonę tutaj kasiorę. No i chyba zaczynamy. Czy szuka rozgrzeweczka może, co? Jaka rozgrzeweczka? Kosza trąba gramy, nie w gałę. Będziemy wybierać. Zaczynamy? Tak, zaczynać. Mamy wam podać piłkę, tak? Tak. No dawaj. Nie mogę tam wejść, nie mogę tam wejść. Na trąbę, na trąbę. Słuchajcie, zmieniliśmy zasady gry, gramy do 6, tylko dlatego, że nie mamy czasu. Super, super! Super, teraz super! Yeah, yeah. Jak to się stało? Szybko biegaj, to mało zostało. Git. Jeszcze coś takiego? Nie, ja się nie nadaję, nie wiedziałem, że to taki
Ale się pas. Dobra. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wow! Się w piłkę! Ale kurwa! Ja bez śniadania się nie zadam, jakiś chipsy u minimajka na chipu. Oj! Dobra, idę na łapkę. To co, to może rzuty, k***a? Jeszcze się oddało od blot twojej ręki. Ja jestem słupkiem, ja spalonego wyznaczam. Dobrze, dobrze. Tylko do góry łapkę, dajcie poproszę. Wyszanie wprowadzamy. Super. Do nogi. Siedzi. 5-3. Grałeś jak mistrz promba. Silny wynik. Byłeś najlepszy. Grałem w koszykówkę 16 minut, przestałem twoje życie. Uwaga, na wszech powiedział, że oddaję całą kasę, więc tak. Promba wygrał 300 zł. Co robimy? Jakby robimy na przykład... Od jedynki lecimy. Tak? No to pierwsza osoba, bo zrobimy tak. Najpierw ładujemy z tej linii, potem ładujemy z tej linii, potem ładujemy za trójkę i pierwsza osoba, która to zrobi, dobra. Wygrywa kasę. A jak się nie robi, to wracasz od nowa, nie? Tak, wracasz od nowa. Dobra. Chciałem czegoś takiego. O, o. A podkręcać nie umiem. Nie wiem, co LeBron James robił w drugiej części, to powinien być patecki. Albo tromba. Coś z nim. Wszedł do tego kosza, k***a. Wskoczył. Tutaj dzisiaj jest rekreacyjna gierka, a nie jakaś, wiesz. Uuu, ale przejściał się! Ja sobie rzucę tak, jak ajajaj, wracamy do początku. Czerwony Wiśnia wraca do gry na drugi level. Trzeba będę macie. Uuu, welcome. Dobra. Ja mówię, że paradoksalnie wydaje takie łatwe, że to, wiesz... A to jest mega trudne. Się wydaje, że to jest łatwe, to jest bardziej mega trudne. Ja to nie umiem. O, to jest stówka droga. Ale jak sobie trenowaliśmy, to za każdym razem, jak rzucałem za 3, tylko raz trafiłem 10-30 razy. Shoot. O, yes! Dobra, robię po swojemu i mam wasze zasady. Jak nie chcę rzucić takim... Ale patrz, ale siadło, nie? Ale siadło, udało się. Ajajaj, jak blisko atak, ale prawie, stary, prawie. Prawie by się zmiał tą stówę i wybiegł, teraz od nowa. Ej, teraz przestajemy trollować, tak naprawdę. Po tym przestajemy trollować, teraz tak naprawdę gramy w ten sposób. 12 seconds later. Jak szuca, k***a. Bo k***a. Trafię, to ja dostaję stufę. Otrzymka pro. Elo! K***a! To ci ładny, ładny. Szabeński widzisz? O! Zobaczcie, nic tak daleko nie widzi, tylko na jedynce nie ma. A teraz będzie Szabeński na jedynce, spokojnie. Nie, patrz! O, dobra! Aaaa! Musi. Ale daj za 5 dni, za 5 dni! Dwa rzuty za 5 dni! Nie ma, nie ma. Patrz, jeden? No, pokaż.
Za połowę mi, ja mi przyjmuję za połowę. 500! Za 500 dobrze. Dla Mateusza Trąbki za świetną grę, świetne podania, świetne pasy, przejęcia piłki. 300 zł. Au, au. 300 beczki. Brawo, Mateusz. Że grał, piąteczka. I tutaj proszę, konkurs rzutów wygrywa mister Żabecki. Wyzywam z tego miejsca Wibrosów, zapraszam na mecz. Versus Trąba, Mini Mike i Fuszalka. Słuchajcie, udało się chłopaków wciągnąć z chaty. I to było w tym najważniejsze. Pamiętajcie, że sport jest mega ważny. Oglądanie YouTube'a i nas też, ale sport też czasami powinien się gdzieś pojawić u was w chacie albo na zewnątrz. Wszystkie we mnie rzucają. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę i zostawcie też subskrypcję. No i piszcie teraz do Wibrosów, że ich wyzwaliśmy. Arka. Za trzy, nie? Wiesz. W końcu. Trafił truje, a przez nie trafił trzy.